Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu zanosiłem się jeszcze z planami, miałem takie plany, żeby nakręcić ten film. Otóż od dawna nurtowało mnie zagadnienie związane z tytułem tego filmu, mianowicie gdzie byli świadkowie Jehowy i ciało kierownicze po śmierci ostatniego apostoła do czasu Rasela? A nawet później, bo za czasów Rasela nie powstało ciało kierownicze, tylko później bodajże za czasów Knora lub tam innych zwierzchników w tej sekcie. No i ośmielam się na wstępie założyć tezę, że nigdzie nie było świadków Jehowy. I tak samo nie było ciała kierowniczego, które podobno powstało w Jerozolimie w roku 49. Ja wiem, że środkowie Jehowy, którzy otworzą ten film, od razu go wyłączą, bo jest on zakazany dla ludzi myślących i nie wolno myśleć. Należy, podejm należy sączyć sobie pokarm od niewolnika jako jedyny słuszny. Ale proszę Państwa, pytanie nie jest tak całkiem bezzasadne. No bo tak, gdyby się nad tym poważnie zastanowić, to Jezus i apostołowie wyraźnie mówili, że dobra nowina o Królestwie będzie roztaczona po wsze czasy. No i zostały spisane Ewangelie, zostały spisane listy apostolskie które ewidentnie pokazywało, że rozwija się y, wielbienie, y, że tak powiem, Boga i, 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 i dobranowina o Jezusie. Y, no i wszystko wskazywało na to, że będzie coś dalej. Gdyby przyjąć retorykę Towarzystwa Strażnica, to należy założyć, że byli jacyś Świadkowie Jehowy po czasach po śmierci ostatniego apostoła. Były jakieś zbory, a tym bardziej było ciało kierownicze, które podobno powstało 1949 roku w Jerozolimie. No więc tak się zastanawiam. Szukam jakichś. No, no muszę się Państwu przyznać, muszę trochę posypać głowę popiołem. Szukałem na stronie świadków Jehowy, szukałem w różnych źródłach informacji o świadkach Jehowy, którzy żyli w czasach pomiędzy właśnie tym drastycznym okresem, czyli pomiędzy śmiercią ostatniego apostoła i. I, I powiedzmy powstaniem Towarzystwa Strażnica, już nawet nie tam później, tylko powstaniem tam 1870 rokiem. No i proszę mi wierzyć, nie znalazłem żadnej informacji. Yy, ja wiem, że w rozmowach ze świadkami Jechowy yy, przytoczę się argumenty w rodzaju, że wszyscy ci, którzy walczyli z odstępczym chrześcijaństwem, to byli świadkowie Jechowy. Ale z całym szacunkiem dla tych rozmówców, no jest to na bzdura. No bo nawet jeżeli ktoś odrzucał naukę, strzelam, o trójcy, to już niekoniecznie odrzucał naukę o piekle, bądź o duszy nieśmiertelnej, bądź innych rzeczach, w które wierzy współczesne chrześcijaństwo, a nie wierzą świadkowie Jehowy. Mało tego, na przykład weźmy taką naukę o krzyżu, znaczy nie naukę, ale taką informację o tym, że Jezus umarł na krzyżu. Ona była rozpowszechniana przez świadków Jehowy na początku ich istnienia. Dopiero później zmienili punkt widzenia na te sprawy i stwierdzili, że Jezus umarł na palu. Co jest wielką bzdurą, bo na palu to Jezus umarłby w ciągu pięciu minut z braku oddechu. No, tak to wygląda i ma to ściśle związek z biologią człowieka. Nie mógłby się podciągać rękami do góry, dlatego re, rozciągnięte ręce umożliwiały większą kaźń i większą, większą, większe cierpienia dla, dla skazańca, żeby się mógł podciągać między nogami, a, a rozciągniętymi rękami, żeby płuca mogła nabrać powietrza. Może kiedyś, okręcę, może kiedyś nakręcę na ten temat odcinek. Ale już pomijając, czyli proszę Państwa, ci świadkowie Jehowy, którzy na początku wierzyli w krzyż i to było zgodne z nauką, to się mylili? Yy, ja wiem, że mówi się, że nie było przed nimi wszystko odkryte, no ale dlaczego założyć, że ta wiedza nie była właściwa? Bo ktoś nagle stwierdził, że nie, nie, nie krzyż, tylko pal? Przecież oni dysponowali taki, takimi samymi dowodami biblijnymi, jeśli chodzi o udowodnienie tego typu rzeczy. Nie ma żadnych informacji, które by powodowały, że powstały jakieś nowe dowody biblijne w późniejszych czasach, które tą naukę wyjaśniły, prawda? Także, także proszę Państwa, no cóż, nauki świadków Jehowy się zmieniały na przestrzeni, ale to wszystko tyczy się tylko i wyłącznie okresu po 1870. A my wróćmy do czasów, które nas szczególnie interesują. One nie interesują świadków Jehowy, bo oni się interesują tylko tym, co teraz klepie Strażnica. Zastanówmy się jednak, co się działo w czasach od śmierci ostatniego apostoła do czasu powstania Towarzystwa Strażnica. Otóż proszę Państwa, dla świadków Jehowy nie działo się nic. Nie ma żadnej notatki o żadnym świadku Jehowy. Jeżeli istniały zbory, które czciły Jehowę, to winny być jakieś notatki między tymi zborami. Trafiałyby do historyków jakieś listy. Jakieś świadectwa ludzi, którzy wyśmiewają chrześcijan, którzy wierzą w Jehowę, którzy wierzą, którzy, którzy nie wierzą, nie wiem, w piekło, w duszę nieśmiertelną, trafiałyby takie informacje. I informacje, które potwierdzałyby aktualny zestaw wierzeń świadków Jehowy. Nie ma takich informacji. Często niektórzy świadkowie Jehowy powołują się na Arian, protestantów i innych ugrupowań religijnych, gdzie ci ludzie funkcjonujący w tych ugrupowaniach religijnych by się ciężko obrazili, gdyby ich uznawać świadkami Jehowy w tamtych czasach, czy nawet dzisiaj, ich kontynuatorzy. Bo oni nie są świadkami Jehowy. Świadkowie Jehowy powstali... Towarzystwo Strażnica powstało w 1870 roku, i od tego momentu datowane są herezje Rassela na temat piramidy w Gizie, którą on obliczał różne, różne dziwne daty. Nawet jego grobowiec jest w kształcie piramidy. Zadziwiające, bo nie można używać symboli, ale jego grobowiec tak wygląda. Yy, w każdym razie, proszę Państwa, no cóż, no, yy, naprawdę szukałem informacji na stronie świadków Jehowy i bardzo proszę o umieszczenie linków pod, pod tym filmem z dodatkowymi informacjami. Chętnie nakręcę część drugą tego filmu, yy, gdy pojawią się jakieś inne dowody potwierdzające, że gdzieś tam istniał jakiś świadek Jechowy, a tym bardziej istniało ciało kierownicze. Ja natomiast znam tylko jedną informację. Posłużę się standardowo strażnicą z lutego 2017. Jest tutaj artykuł pod tytułem jak jechowa prowadzi swój lud obecnie. No i przeczytajmy sobie. Tutaj jest, co, jakie mamy informacje. Otóż tak. Zobaczmy, to jest strażnica z lutego 2017. No i mamy, proszę Państwa, takie informacje. W tym artykule. apostołowie stoją na Górze Oliwnej, wpatrują się w niebo, przed chwilą ich mistrz i przyjaciel został uniesiony w górę i zniknął za obłokiem. Czyli fru, poszedł Jezus, prawda? No i co teraz? Głosili dobrą nowinę zgodnie z jego nakazem. Oczywiście zaraz pojawia się bzdura w rodzaju, że powstało ciało kierownicze w dniu 50., tam w roku 49. Yy, tam nie ma żadnej informacji o powstaniu jakiegokolwiek ciała kierowniczego. Tam jest tylko informacja, że apostołowie przechodzili i yy, pojawili się w Jerozolimie i wyjaśnili pewne sporne kwestie i poszli dalej. Ale nawet jeśli przyjąć yy, tą radosną hipotezę Świadków Jehowy, że powstało wtedy ciało kierownicze i że dalej miała być kruszona dobra nowina, to patrzmy, co tutaj, jakie mamy dalej informacje. W 39, na przykład, w 1949 roku pomógł ten Duch Święty braciom podjąć decyzję w kwestii obrzezania. Okej, okay, załóżmy, że tak było. I tu mamy dalej informacje o apostołach, o Korneliuszu, który się nawrócił, został nawrócony i otrzymał Ducha Świętego, nie będąc wcześniej chrześcijaninem. I co? Chociaż ciało kierownicze miało władzę w zborze, członkowie tego grona rozumieli, że muszą się popoczkować Jezusowi. Nie było żadnego ciała kierowniczego, tylko apostołowie się popoczkowało Jezusowi. Ale tutaj mamy informację o ciele kierowniczym, czyli tym rzekomym, utworzonym w 1949 roku. Efezjan, tutaj są podane wersety. Paweł, co prawda, powiedział, że należy tradycji. Chcemy, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Ble, ble. ble. I co? I proszę Państwa, tu jest czas, tu są jeszcze czasy apostołów. A tutaj uwaga. Pod koniec XIX wieku Charles Russell i jego pracownicy zapragnęli przywrócić czyste wielbienie. Tadam! Czyli mamy XIX wiek. W 1870 yy, roku. O, w 1884 roku. Russell zarejestrował Towarzystwo Traktatowe Strażnica. I powstali świadkowie Jehowy. No i co, proszę Państwa, tu jest informacja w tym artykule, jak Jehowa prowadzi swój lud obecnie, jest historia. Czyli co się działo po odejściu Chrystusa. No, do tego 50. roku, 49. Kiedy powstało ciało kierownicze, to się działo, a potem przestało się dziać. No, bo ciało kierownicze powstało i zniknęło. Dobrze to rozumiem, czy się mylę. No nie ma żadnych wzmianek gdziekolwiek o jakimś ciele kierowniczym, nie ma żadnych zmianek o zborach Jehowy, nigdzie nie ma żadnych informacji, że gdzieś ktoś zbierał w imię Jehowy, w imię, imię JHWH, czy tam jakkolwiek inaczej, że imię Boże zostało usunięte yy, i tak dalej. I nagle pojawia się pan Russell ze swoimi yy, wymysłami. I potem już lecimy z całą historią, że to jest ciało kierownicze i że to ono ma tą schedę po, po apostołach i tak dalej, i tak dalej. I o tym, że tam jest Duch Święty nad nim czuwa. No to ja się pytam, że Państwa, gdzie był Duch Święty od czasów założenia tego rzekomego yy, ciała kierowniczego w 1949 roku do czasów pana Rasela? Gdzieś czuwał, mówią świadkowie Jehowy, byli jacyś sprawiedliwi ludzie. Byli jacyś świadkowie Jehowy. I takie gadanie jest tyle samo warte, co twierdzenie o rzekomym istnieniu imienia Bożego w Nowym Testamencie, że kiedyś było, ale ktoś usunął. To są mniej więcej tego typu argumenty. To, jest, to są tego typu baje, które Świadkowie Jehowy ogólnie powtarzają, żeby, żeby w ogóle udowodnić, że coś było, bo oni tak twierdzą. No to proszę, proszę mi przedstawić chociaż jednego Świadka Jehowy, już nie mówię członka ciała kierowniczego, ale świadka Jehowy. Bo to, że ktoś krytykował ówczesne chrześcijaństwo i nie zgadzał się z tym lub owym, to wcale nie oznacza, że miał on ten sam zestaw wierzeń, który mają współcześni świadkowie Jehowy, bądź że był świadkiem Jehowy. To jest po prostu bzdura. Nie ma żadnych dowodów na takie twierdzenia. Więc proszę Państwa, no wychodzi na to, że Jezus założył religię, która zniknęła i pojawiła się w 1870. I to gdzie? W Stanach Zjednoczonych. W kraju, gdzie wcześniej latały bizony, Indianie z łukami, gdzie nie było ludzi piśmiennych ani, nie wiem, książek, literatury żadnej. Takiej powiedzmy wiążącej. Chrześcijaństwo rozwijało się w Europie, rozwijało się. To jest wiadomo historycznie. No ale wiadomo, ono było odstępcze. Czyli, no, Jezus czekał te. No, grubo ponad 1600 lat, 1700 lat, żeby nagle jakiś pan Russell w jakichś Stanach Zjednoczonych, kiedy tam minęły te, te czasy, nie wiem, kiedy poszukiwacze złota szukali złota, kiedy tam były wojny secesyjne, i dopiero później musiało dojść do stabilizacji systemu państwowego w Stanach Zjednoczonych, powstało państwo. No i wtedy tam później pan Rassel utworzył swoją, swoją religię i, od, i, i, i później po panu Rasselu pan Knorr założył ciało kierownicze i ono już istniało istnieje do dzisiaj. Ma tą schedę y, wynikającą z naznaczenia następnych y, członków. Proszę Państwa, czy to nie jest żenujące? Y, pff, nie było. No to nie było. Kogo to interesuje? Czy świadkowie się tym interesują, że kogoś nie było? Że nie było jakiejś ciągłości, że zniknęli y, prawdziwi chrześcijanie, bo takie są fakty: zniknęli, nie było ich. Proszę o dowody, naprawdę proszę o jakieś linki do literatury, do informacji historycznych, że to byli świadkowie Jehowy. Bardzo proszę, bardzo mi na tym zależy. Czyli proszę Państwa, co? No, widać, Bóg pozwolił na to, żeby przez grubo 1750 lat. Nie wiem, tysiąc lat, zniknęła wiara w Boga. Całkowicie. Nie było świadków Jehowy. Nie było wierzących chrześcijan. To wszystko byli heretycy. Śmieszne, prawda? Nikogo to nie interesuje. I nagle jaśnie oświecony człowiek bez żadnego wykształcenia. Borasel nie miał ani wykształcenia z Greki, ani z hebrajskiego. W ogóle był. Nie wiem, czy miał średnie wykształcenie. Chyba nie miał żadnych studiów teologicznych. Coś tam sobie posklejał i mu wyszły jakieś, jakieś teorie. Więc, proszę Państwa, no, no, proszę wybaczyć ton, w jakim to mówię, ale może jest to lekceważący. No, ale z faktami historycznymi się nie dyskutuje. No, jeżeli ktoś mi przedstawi jakieś dowody, że byli świadkowie Jechowe, to ja bardzo chętnie nakręcę o tym film i będę z tym polemizował. Bardzo proszę o takie informacje. Bardzo proszę o, o, jakieś, o jakieś dowody na to, że ci panowie, którzy tu siedzą w tych garniturkach sobie elegancko przed laptopem i tam coś sobie pokazują, to oni mają, że tak powiem, oni są naznaczeni przez wcześniejszych, którzy są naznaczeni przez wcześniejszych, i ergo dalej, którzy byli naznaczeni przez Chrystusa i przez, i przez apostołów. Bardzo proszę o jakąś taką listę, jakieś takie pokazanie zestawienia świadków wiechowych, którzy istnieli w czasach przed Panem Raselem. Po co? No puh. jeżeli y, y, to mają być chrześcijanie, no to było jakieś wielbienie. Było wielbienie, gdzie są jakieś dowody, papiery, dokumenty potwierdzające. Y, nie wiem, no przecież zbory musiały się z czegoś rozliczać, zbierały jakieś środki na otrzymanie, wynajmowały może jakieś, jakieś lokale, w których, w których były prowadzone modlitwy i, i wielbienie Boga Jehowy. No, więc gdzieś coś powinno się zachować. Jakieś informacje, gdzieś coś, jakieś zapiski, jakieś informacje o nich, że, 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 że były prowadzone takie, 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 takie ugrupowania religijne, które czciły Jehowę. No, ja, tak, ja, ja nie dotarłem do takich dokumentów. Ale może tylko ja nie dotarłem, może są takie dokumenty. Więc cóż, proszę Państwa, nie będę jakoś tutaj wybitnie przedłużał mojej krótkiej, mojego krótkiego, krótkiego filmu. Stawiam takie pytanie: no, obecnie Jechowa prowadzi lud przez wspaniałe ciało kierownicze? Interesuje mnie, jak prowadził wcześniej, bo tutaj jest tylko, że od czasów apostołów jest tak i tak, a później, no to nagle taki wspaniały przeskok, wspaniały przeskok do XIX wieku. I co to tyle czasu? Pstryknął, pstryknął ktoś i pojawił się pan. pan Karolek Rassel. No, jak to się stało, że nagle czas stracił, stracił swój sens i, i pojawił się pan Karolek Rassel, i nagle powstało wspaniałe towarzystwo strażnicy. A przez ten czas ludzie żyli nie wiem w czym. Nikt nie wierzył w Boga właściwie. I, 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 I co? A, a, a niby miało być to, ta dobra nowina miała być roznoszona podczas po, po, po końca tego, tego królestwa. I co i nie było? No bo nie było wielbienia właściwego. Było tylko heretyckie wielbienie chrześcijańskie przez różne religie, nie wiem, przez kościół, przez kościół rzymskokatolicki, przez protestantów przez inne grupowania religijne. Ale to wszystko herezje. No i pewnie gdzieś tam przez świadków wiechowy. Ciekawe gdzie. Kończę, proszę Państwa, zapraszam do moich kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.